W układzie współrzędnych zaznaczono trójkąt ABC oraz punkt P należący do boku BC. Wszystkie współrzędne punktów ABC i P są liczbami całkowitymi. Musimy ocenić, czy zdania są prawdą czy fałszem. Pole trójkąta PAB jest równe polu trójkąta PAC. Czyli mamy trójkąt PAB, czyli to jest ten trójkąt tutaj, i musimy obliczyć jego pole. No i teraz jak liczymy pole trójkąta? Pole trójkąta liczymy z bardzo łatwego wzoru a razy h przez 2 lub też jedna druga razy a razy h. Oba wzory to jest to samo, tylko przekształcone. I teraz nasza podstawa a to będzie długość odcinka p, a. Jaką długość będzie miał ten odcinek? Musimy policzyć sobie kratki. Odcinek od p do a ma 7 kratek, czyli nasza podstawa a będzie równa 7, a nasza wysokość H? Zobaczmy, że wysokość H jest tutaj, bo jest pod kątem prostym do podstawy, gdybyśmy sobie ją przedłużyli. I ta wysokość ma 3 kratki, więc liczymy 7 razy 3 przez 2 to będzie 21 drugich, a to będzie 10 całych i 1 druga. Czyli to jest pole trójkąta PAB. Teraz musimy policzyć pole trójkąta PAC i zrobimy to w ten sam sposób. Zauważ, że pole trójkąta PAC ma taką samą podstawę. Też odcinek PA jest podstawą, więc on również będzie miał długość 7 razy. Naszą wysokością będzie ten odcinek i ona również ma 3 kratki, czyli znowu będzie 7 razy 3. Przez dwa. I to jest dokładnie to samo, czyli 10 i 1, druga. Czyli odpowiedź jest prawdziwa. Pole trójkąta PAB jest równe polu trójkąta PAC. I teraz pole trójkąta ABC jest równe 21 i oczywiście to jest prawda, ponieważ pole trójkąta ABC składa się z dwóch pól trójkątów, tych małych, które policzyliśmy, więc odpowiedź będzie prawdziwa.